Się tutaj nam prezentuje. No, Oświęcimianie jutro, ale gdy Oświęcimianie wygrają, no to awansują do tej pierwszej targ. Zagłębie Sosnowiec wygrało sensacyjnie 3-2 GKS-em Katowice. Rozpoczynamy spotkanie sportowe Replastu Unii Oświęcim Waldemar Pisiak. Te punkty trzeba zbierać cały sezon. No i jest pierwszy, wali ten element gry. Zobaczymy, czy treningi coś dały. Zatko do Pretnara, no i Pretnar uderzył jak z armaty. Kalan na prawą stronę do Zatki. Zatko wjeżdża w tercję obronną. Czy Oświęcimianie założył zamek? Szybkie podanie do Kowalówki. Rozegrali to bardzo szybko. Zioną wjechał już w tercję obronną. Podał do Piotrowicza. Piotrowicz do Trandina i Trandin uderzył w bark, w ramię bramkarza. Podał się, ale zblokowany dwóch obrońców przed nim. Temar dobrze podał do Protaseni. Protasenia z dobitką. Jeden z bramkarzem Jastrzębia. Nie znalazł się tam żaden Oświęcimianin. Wystrzelenie. Szybka kontra, ale osamotniony zawodnik Jastrzębia oddał jedno. Krążek za bramką Sandersa, jeszcze dalej Jastrzębianie, bardzo dobre podanie na środek, strzał nie trafił. Kalan środkiem, dobre podanie na prawą stronę, uderzenie i parkanami broni. To szybki filigranowy zawodnik Oświęcimia do Protaseni, ten rozgląda się do Temara, Temar, idealna sytuacja, prosto na Josafow. To mogło zaskoczyć Clarka Sandersa. Kolejny mocny strzał. Cały czas trwa kanonada na bramkę Clarka Sandersa. Samotnie teraz na środku. Pretnar na prawą stronę do Kalana. Kalan z prawej strony wjeżdża przed bramkę Marka, ale Marek... I Clarka Sandersa już Jastrzębianie przejęli. Jotka i z najbliższej odległości. Się też staje. Czy będzie strzał? Zatko, 5 sekund. Zatko do Pretnara i Pretnar prosto w Dawid Europy. 2-1 sekunda, jeszcze strzał ponad poprzeczkę i 0-0, minuta 49 w przewadze na ławce kar z trójką Mari Zjaz po zaatakowaniu Szarbieskiej. Zatko do Pretnara, Klement Pretnar przejeżdża i no, tutaj mogło zaskoczyć to, bo nie mają te strzały Oświęcimian precyzji. Luza do Wanackiego, Wanacki teraz, ale parkanem. Bramkę tutaj 2-3 podania Oświęcimian, ale to nie zakończyło się strzałem. Pretnar nadgarstka, ale znów w ramię niczym. Drużyna JKH gra w pełnym zestawieniu i od razu atak. 3-2 Jastrzębianie. Protasenia na środku. Jastrzębianie. Paś rozgląda się, dobrze podał na środek. Do gumy krążek przejął Piotrowicz. No i teraz w objęciach Marka, to jeszcze Przygocki przepycha się z jednym z Jastrzębian. Lik czeka tutaj na krążek na środku, tak, dostał go i szybko uruchomił z prawej strony Pasia. Paś podjeżdża pod bramkę, strzał. Jastrzębianie już założyli zamek. Mocne uderzenie spod niebieskiej, krążek przeleciał wzdłuż. Wystrzelona guma, Kalan podaje do Temara, Temar sam na sam, ale... Szybko. Kasperlik teraz na środku. 1-1 z Mirosławem Zatko. Kasperlik. Dobitka. Nie ma bramki tam. Banacki na niebieskiej. Banacki do Temara. Temar. Czy pokusi się uderzenie? Temar. Prosto w bramkarz. Zamienili się tutaj zawodnicy. Zatko do boku, do Kowalówki. Kowalówka przed bramką. Marka, Kowalówka. Marek tutaj napad. Zmylić Dawida Marka, ale mamy sekundę. No i koniec drugiej tercji. Drugiej tercji. Dalej bez bramek. Kasperlik kilka razy próbował pokonać Clarka Sandersa. No i zaczynamy. Zatko. Przejęcie przez Pretnara. Pretnar pod bramkę, podanie. No i Koblar nie wykorzystał tytułu. Zamek, gdy grają w przewadze. Sawicki. No i to mogło zaskoczyć Sandersa. Duże zamieszanie, ale Temar środkiem. Tutaj Kalan z Temarem rozegrali gumę między sobą. Protasenia. Przygocki do Bezuszki. Bezuszka. Przygocki najeżdża, podanie do Trandina, Trandin przed bramką, pusta bramka i trafia Damian Piotrowicz, najpierw Trandin, potem Damian Piotrowicz poprawia. Wróbel traci krążek, Przygocki samotnie, z prawej strony najeżdża mu tam Piotrowicz, ale Przygocki pociągnął nadgarstek. Sawicki na niebieską, jest strzelenie i mamy bramkę, bardzo szybko Jastrzębianie wyrównują wynik, to... już patrzę, ale już przejmują grę Jastrzębianie. Jeszcze waleczny Trandy zdobywa gumę, podaje do Przygockiego. Przygocki uderzył, ale prosto. Clarka Sandersa teraz dostał krążek. Kostek nie zastanawiał się, uderzył krążek jeszcze tutaj trafiony w kij Trandina. Mógł zmylić Clarka Sandersa. 2-2, Vanat ucieka z lewej strony, Protasenia
duży kocioł przed bramką Dawida Marka. Ale jeszcze walczy tam Sebastian Kowalówka. Udało mu się przejąć krążek. Wycofuje do tyłu do Pretnara. Pretnar pociągnął i jest gol! Klement Pretnar, reprezentacyjny obrońca reprezentacji Słowanii, kapitan. Rowicz. Szanowni, Jaszczębianie wygrywają. Ten strzał mógł zaskoczyć Sandersa. Od 3 minuty 40 sekund do wykorzystania, żeby strzelić wyrównującą bramkę. 3-1 Oświęcimianie. Musiało zakończyć się golem. 3. Sebastian Kowalówka podał idealnie Czygockiego. No i szybko rozpędza się Wałęga. Wałęga z prawej strony. W środku Kulas. Wałęga prosto tutaj od ramienia chyba krążek. 1 sekunda. I mamy koniec tego meczu. 3-1 wygrywa Replas Unia Oświęcim.